Szanowni Państwo, kochani moi, stało się, mamy, nie My Summer Car, tylko My Winter Car przed GTA 6. Long story short, zdech. Po prostu, o, pokażę dla tych bardziej znających się na temacie. Tutaj się kręci, kręci się ładnie, a tutaj sobie... No, stoi w zasadzie dęba, co jest skutkiem tego, że przeskoczył rozrząd, a rozrząd przeskoczył przez to, że tam znajdujący się na dole gdzieś tam, będę miał drugi silnik, to wam może lepiej pokażę, wałek balansujący, czy coś takiego, się zblokowało po prostu i wałek balansujący i odpowiadający też za pompę oleju. Więc jak się zblokowało, to rozrząd sobie tutaj, będzie gdzieś tam zdjęcie, jak wyglądał pasek oryginalnie tutaj założony. Pasek po prostu przeskoczył na rozrządzie. Rozrząd hyc, no i tutaj mamy tego skutki bardzo ładne. Jak widać wszędzie, wszędzie dosłownie leżą tutaj panewki od zaworów. No i co? Mam trochę czasu. Trochę warunków i trochę chęci i zero wiedzy, więc będziemy próbowali tutaj to naprawić. Generalnie na ten moment plan obejmował takie działania jak zdjęcie głowicy, żeby w ogóle zobaczyć, w jakim stanie są tłoki. No i generalnie to chciałem tylko zerknąć po prostu, jak tłoki wyglądają i cały silnik wyjąć i włożyć tutaj przytarty silnik, który miałem wcześniej. Natomiast kolega mi mówi, że będziesz się tam bawił. Ten przytarty też nie wiadomo w jakiej kondycji. Tutaj masz w zasadzie wszystko spoko. To, że po prostu, żeby rozebrać tutaj, zdjąć głowicę, zobaczyć jak tłoki będą i korpowody też uszkodzone, no to po prostu z dwóch silników zmotać takiego Frankensteina i może coś z tego będzie. Generalnie no to tak naprawdę wszystko co mam do stracenia to jest tylko i wyłącznie czas i nie wiem, jakieś tam 400 czy 500 zł na materiały, bo no rozrząd tutaj w zasadzie był nowy, bo on ma 12 tysięcy kilometrów. Mówię, mam drugi silnik na graty, więc jakimiś poradnikami na YouTubie i jakąś taką swoją własną wiedzą będę próbował tutaj sobie to jakoś ogarnąć we własnym zakresie. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Na ten moment tak naprawdę jesteśmy na początku prac, bo spędziłem tutaj może 3 robocze godziny, bo tak jak widać zdjąłem pokrywę zaworów, żeby zajrzeć tutaj. No i niestety, ale musiałem zaprzestać prac z tego względu, że jak tutaj się przyjrzycie, o, mówię konkretnie o tej śrubeczce, która jest tam na dole, to jest śruba, do której potrzebowałem nasadki 12-kątnej, jedna, druga, 12 mm, która jest swoją drogą gdzieś tu była. To jest chyba ta? Nie. To jest ta? To jest ta, tak. To jest ta nasadka, kosztowała całe szalone 6 zł. No i generalnie teraz jesteśmy na takim etapie, że tak jak widać rozpiąłem wtryski od gazu, całą wiązkę, dokumentując sobie to po prostu tam markerami, zdjęciami. Myślę, że będę w stanie to potem złożyć do kupy jeszcze. Jakieś podstawowe klucze są, już wiertarkę wziąłem, z której chciałem tam korzystać z udaru, no ale to tak jak mówię, ja się nie znam i znaczy chciałem korzystać z udaru nie bezpośrednio działając na śrubę, tylko ją tam ostukując z zewnątrz, ale się okazało, że to nie ma sensu. Kupiłem jakieś płaskie klucze za 3 dychy. Grzechotkę od taty. Tutaj też grzechotka kolejna z tego zestawu, bo się obie poddały. To jest jakiś Neotools też za 3 dyszki kupiony. No generalnie jest budżetowo. Z samego zakresu prac tutaj obecnego będą takie hity jak uszczelka pod głowicą, oczywiście, bo głowica będzie zdjęta, no to będziemy tą uszczelkę robić prawdopodobnie. Przyjdą pewnie takie hity jak wymiana panewek, skręcanie głowicy, być może wyciąganie całego silnika, nie mam pojęcia. Na ten moment muszę ten kolektor wywalić, jeden i drugi, albo zdjąć to razem z tym i wtedy mieć lepszy dostęp i wtedy odkręcać. Jeszcze zobaczę, no generalnie nie wiem, wszystko wydaje się w miarę proste, tylko że no, wymaga to dobrej dokumentacji, żeby złożyć to potem do kupy. No i też wymaga to jakiegoś takiego samozaparcia, bym powiedział, żeby po prostu sobie tutaj z tym działać. Nie wiem, na razie mam trochę czasu, trochę chęci, zero wiedzy. Mówię,
Wszystko, co tutaj będzie, to będzie wiedza posiadana z, nie wiem, YouTube'a, grup, ludzi, którzy po prostu będą chcieli pomóc tam jakoś na Messengerze związani z... Aha, no bo jakie auto? Mitsubishi Lancer 7, silnik 4G63, 2 litry DOHC. No i czy mi się opłaca? No nie opłaca mi się, ale no to też mówię, to jest, myślę, że temat na inny filmik, dlaczego ja to auto w ogóle wymieniłem w nim silnik i dlaczego je w ogóle jeszcze teraz grzebię. Teraz je grzebię, bo tak naprawdę nie mam nic do stracenia i to jest główny powód tego. No i w sumie to tylko i wyłącznie... O, czekaj, moment, tutaj lampę wyłączyłem, ale tutaj widzę, że jakaś... O kurwa... Jakaś uszczeleczka tutaj została, to sobie tu włożymy tutaj. W ramach druciarskich patentów kupiłem za 15 zł dzisiaj takie miseczki magnetyczne, co by mi się śrubki nie gubiły, bo co prawda trzymam w takich osranych szufladach w osranych przez myszy szufladach rzeczy. Na przykład tutaj jest wszystko, co jest od właśnie, co jest związane z głowicą, pokrywą zaworów i tak dalej. No ale kupiłem właśnie takie miseczki i sobie zrobiłem takie mocowanko pod tą lampę. Swoją drogą fajna lampka za 4 dyszki, też z Lidla. No i tak, myślę, że jak tak sobie tutaj przymierzyłem, może obejdzie się i nie trzeba będzie cudować z rozbieraniem tych wałków, co mnie ratuje z tego względu, że w drugim silniku całą głowicę mam zdrową. I tak jak ją mam tam, tak bym ją przełożył tutaj. No oczywiście uwzględniając to, żeby potem rozrząd ustawić, no ale to tam będziemy się z tym bawić już później. Prócz samej głowicy, właśnie, bo ja mam też niespuszczony płyn chłodniczy. Tutaj co prawda jest wężyk odpięty, ale to tylko po to, żeby tamtą śrubkę było łatwiej odkręcić, bo tam był przypięty jakiś kabelek. Nie wiem, mam tam jakąś miskę, tak się zastanawiam, czy po prostu nie spuścić tego płynu gdzieś teraz, zaraz. No i bardzo szybko rzeczywistość zweryfikowała moje plany. Oczywiście okazuje się, że grzechotka może być za słaba na odkręcenie głowicy. Jakoś tak mi to podświadomie krążyło w głowie, ale tak sobie myślę, nie no. Człowiek szarp nie pójdzie, nie? No ale nie bardzo chce iść. Nie mam nic, żeby to przedłużyć. Więc chyba trzeba będzie się przeorganizować z pracą. Na przykład zająć się kolektorami wydechowymi, dolotowymi, żeby to sobie odciążyć, bo sama głowica będzie trochę ważyć, a jestem sam, nie wiem, czy ktoś mi pomoże to ściągnąć, czy nie. Nie wiem, czy będę organizował po prostu pomoc, ale no wydaje mi się, że na ten moment musiałbym sobie tutaj po prostu zorganizować nie grzechotkę, tylko lagę. I taką lagę teleskopową dzisiaj trzymałem w ręku w Lidlu, za 5 dych była. Tylko że ona właśnie była teleskopowa, a ja do teleskopowych kluczy nie jestem przekonany z tego względu, że... No kurde, lepiej mieć taką jedną stałą lagę, no ale... Nie wiem, spróbuję to jeszcze szarpnąć, troszeczkę jakąś siłę perswazji w postaci młotka może użyć, żeby to tam popukać, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. Dobra. Już doświadczony lekko. Ustawiam go. Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to cało. Troszeczkę szczęściu do pomóc. W postaci młoteczka. To najbardziej ja się boję, że kurwa śrubę objadę. To jest mój taki największy lęk tutaj. Ty no kurwa, ona ma normalnie luz, jak to jest zrobione? Chyba, że to ona, chyba, że ona jest wyrobiona już. Chyba, że ma łeb zjechany już troszkę. Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. O, tutaj ruszyła elegancko. Elegancko się odkręciła. Może tutaj paluszka wsadzę. Na takich pozycji to w kamasutrze nie wymyślili nawet. Znaczy ja wiem, co robię, to jest małe piwo tutaj, ale... Mówię, ja tutaj wcześniej się zajmowałem, kurwa, nie wiem, wymianami kurwa klocków co najwyżej, a nie kurwa poprawą całego silnika, więc dla mnie to jest niezłe wyzwanie. Kurwa, no nie idzie ty. Nie idzie, kurwa, objechałem. Tutaj nie wiem, czy się kurwa nie skończy tak, że trzeba będzie ślub
śrub, może śrubę spawać do klucza i się kurwa. O! Nice! O! O! I to nie był nadgarstek. Ona się troszeczkę popuściła. Jest lepiej. Tak, obraca się. Kurwa, coś pięknego. Jestem w ciężkim szoku. Tu jest śruba. Ona wychodzi z głowicy. Na niej trzyma się kolektor. Tutaj jest tako samo. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Z tej strony jest to samo, analogicznie. No i tutaj są te takie śruby, bo to są tamte to były czternastki, to są dwunastki zaś. I teraz tak. Ta nasadka, którą tutaj widać, to jest dwunastka. I ja myślałem, że to się po prostu tutaj elegancko odkręci. I zostanie mi sama taka góra. Ale nie, okazuje się, że to jest cała śruba i tutaj trzeba będzie całe takie długaśne śruby powykręcać. Więc szykuje się fantastyczna zabawa. Zaczynają się też pierwsze problemy związane z tym, że na przykład tu jest wszystko, co było ściągane podczas pokrywy zaworów. I za cholerę nie wiem, co to jest za blaszka i dwie śrubki. Będę musiał sobie zobaczyć, czy w telefonie sobie zaznaczyłem, co ja odkręcałem tutaj, ale no tego nie jestem pewien. Całą resztę to wiem, gdzie co szło. Tu wiem, że są wewnętrzne śruby, tu są zewnętrzne, tu jest śruba od tego, co przed chwilą odkręciłem. Tu są też jeszcze śruby mocujące od... To są... cewki? Nie. Nie wiem, co to jest. Znaczy, to jest fajka od świecy. Od świecy do silnika, ale czy to się nazywa cewką? Czy jak to się nazywa? Mniejsza, nie mam pojęcia. Ogólnie tutaj widać dobrze przestrzeń roboczą. Akurat się ustawiam tutaj boczkiem i sobie mogę wisieć nad maską. Czuję, jak mi się kolana po prostu już w drugą stronę wyginają. Kolana się zginają. A no to każdy gadają, to widział. Że nie. Naszarpałem się, nasiłowałem się. Zmotałem taką kurwa zajebistą przedłużkę z kurwa rury od odkurzacza, żeby odkręcić tą drugą czternastkę przy kolektorze ssącym. Tutaj udało mi się wykręcić dwie śruby, te dwunastki, ale tam widać taką dwunastkę fajną, objechaną. Konkretnie ja ją paluszkiem wskażę, gdzie ona jest. O, tu jest mój palec, tutaj jest ta dwunastka. Ona już jest objechana i ona prawdopodobnie będzie się kwalifikowała do spawania, bo to jest jedyna znana mi metoda z objechaną główką śruby. Tak mnie teraz wspaniała refleksja naszła, że mianowicie przecież ja tutaj mówię o spawaniu i tak dalej, a tutaj mamy jeszcze przecież oczywiście całą listwę wtyskową, tak? Od gazu już nie, co prawda, ale kurwa, stój. Listwę mamy wtryskową, co prawda nie od gazu, ale od benzynki, mniam. Więc no nie wiem, czy tak tutaj sobie spawać można będzie frywolnie. Więc nie wiem. Nie wiem, czy wydaje mi się, że chyba jest drugi silnik, chyba z kolektorem też, ale musiałbym się upewnić. Nie mam pojęcia. Możliwe, że ja się teraz wygłupiam, a wystarczyłoby tutaj nie odkręcać, tam nie odkręcać i plug and play i bajabongo, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Już podkręcałem tutaj w zasadzie wszystkie śruby chyba, które mocują ten kolektor, przynajmniej tutaj, które widzę z zewnątrz. Natomiast jedna ta dwunastka nam została obsmarkana. Natomiast tutaj jeszcze nie ruszyłem tematu. Tutaj też jest dojście po prostu przezajebiste do tych śrub, zwłaszcza tam, o tutaj, niedobrze widać mocujących kolektor, a to akurat trzeba będzie odkręcić. Ale nie wiem za bardzo jak. Nie no, tutaj od spodu jakieś wejście jest, ale nie idą te śruby też za dobrze. Trzeba je młoteczkiem pukać, tam tańczyć wokół nich, taniec jakiś deszczu odprawiać. No jest tragedia ogólnie. Tutaj muszę jeszcze te o takie, nie wiem, czy uda mi się teraz wyjąć, bo ten akurat jest zakleszczony, ale o, tutaj akurat fajnie wychodzą te paneweczki właśnie. Nie wiem, może na jakiś stylowy wisiorek sobie to taki zrobił na pamiątkę ku czci.
Czas spędzany tutaj powoduje, że przychodzą kolejne refleksje na głowę. I teraz tak. Tutaj sobie już podłożyłem, widać taką, jak to pokazywałem, to jest ta miska, w której miałem tam jakieś klamoty. Pokażę ją tutaj może bardziej. To jest taka miseczka, którą mojej starej podwędziłem. No i teraz tak. Pomyślałem sobie, że tutaj chyba, jeśli dobrze widzę, w tym miejscu znajduje się chyba korek spustowy od chłodnicy. Nawet podciekło coś czerwonego, co by się zgadzało. Więc myślę sobie, że spuszczę chociaż trochę płynu. Trochę płynu spuszczę, bo jaka refleksja przyszła, że przecież ja, ściągając głowicę, to nie jest tak, że ja sobie ją ściągnę i będzie spoko, tylko że tutaj niestety mamy taki łącznik, czyli przyjście, odejście chłodziwa. No i to trzeba będzie rozkręcić, a jak ja to rozkręcę, to nawet sugerując się tym, że tutaj jest tego płynu ileś tam, to przypuszczalnie zacznie mi tutaj to ciec. Więc skoro można tego uniknąć, a i tak raczej będę spuszczał ten płyn i tak, postanowiłem, że, no bo nie wiem, czy nie będę wyciągał całego silnika, to jest wszystko jeszcze pod znakiem zapytania. Na ten moment stwierdziłem, że po prostu sobie spuszczę tam trochę tego płynu. Nie wiem, jeśli zmieści się wszystko do miski, no to spuszczę wszystko. Jeśli się zmieści tylko część, no to przykręcę ten korek z powrotem i tyle. Więc na ten moment jeszcze zajmę się spuszczeniem tego, no i na dzisiejszą sesję to będzie koniec, bo niestety, ale ja tutaj przesiaduję po, nie wiem, godzinę, dwie, nawet nie codziennie, tylko po prostu wyrywkowo. Na przykład dzisiaj jestem po nocy i jest godzina już prawie 17, a ja muszę taką drzemkę dwugodzinną walnąć, żeby nockę przeżyć jakoś do od 22 do 6. Więc spuszczę jeszcze tutaj to, no i na ten moment to będzie koniec prac, bo z tym kolektorem nie wiem co, znaczy z tym wiem, że trzeba będzie go u dołu odkręcić, ale z tym na przykład, no nie wiem, nie mam pojęcia. Musiałbym zobaczyć na stary silnik, czy mi się opłaca w ogóle i kalkuluję to odkręcać, czy to zajdzie razem z głowicą i wtedy po prostu proszę kogoś o pomoc i tyle. No i się okazuje, że prawdopodobnie całą tą listwę przecież dyskową też... Chociaż nie, jej nie muszę ściągać, bo przecież tutaj są łączniki do tego, więc to można by było odpiąć. No ale to jeszcze zobaczymy, mówię. To jest generalnie tutaj, jeśli ktoś się na mechanice nie zna tak jak ja, to siąść, popatrzeć na spokojnie, no to się okazuje, że tutaj nic skomplikowanego tak naprawdę nie jest, bo to jest tylko odkręcać i rejestrować. No ale problemy powodują śruby, które właśnie, tak jak tamta dwunastka, się zapiekły, tudzież po prostu sam moment dokumentacji, żeby to zrobić poprawnie i się w tym wszystkim nie pogubić. No tak, no to przede wszystkim nie, że skomplikowane, ale dużo, dużo działania trzeba. Dużo działania i po prostu dużo czasu, którego ja mam, co prawda, bo mamy teraz październik, do maja chyba mam OC w tym aucie, więc na spokojnie może sobie przestać tą zimę i sobie będę tutaj powoli kręcić, no ale powolutku, ja sobie mówię, że nawet jeśli przyjdę tutaj na godzinę i odkręcę, nie wiem, raptem dwie śruby, to są zawsze dwie śruby do przodu, a nie postój, więc no cóż, spuszczamy ten płyn. No i dobra, na dziś zakończam pracę. Miska zniknęła stąd. Zakręciłem ten kurek, miskę z braku laku i braku miejsca trochę rzuciłem tymczasowo pod auto, bo szkoda zwyczajnie mi tutaj na wierzchu ją trzymać, zwłaszcza, że można ją gdzieś z łokieta pieprznąć. Wyleje się to wszystko albo wdepnąć w nią. Udało mi się odkręcić niektóre śruby od głowicy. Tak wstępnie tylko po prostu stwierdziłem, że mimo, że jeszcze tutaj ten kruciec wody, czy jak to zwał, tak zwał, jest na miejscu, aczkolwiek zaparłem się, szarpnąłem, udało mi się o tą śrubę naruszyć, tą i chyba tą też, więc coś tam ruszyło. No nic, tak czy siak, no nie zmienia tutaj nic to, czy ja bym miał ten klucz do świec, czy nie. Może szybciej bym się dowiedział, w jakim stanie są same tłoki, ale i tak samym silnikiem nie poruszam, w sensie wałami, no bo one się zblokowały tutaj właśnie na zaworach. Zawory i tak są do dupy, cała góra jest rozwalona, więc ta głowica nie ma sensu bytu, zwłaszcza, że całą sprawną, fajną głowicę mam w drugim silniku.
Więc to będzie o wiele wygodniejsza opcja, żeby całą głowicę siup i siup. No i tyle. Na dzisiejszą sesję to jest wszystko. Niestety nie podziałałem za dużo, no ale... No tak jak mówię, jestem po nocce, muszę zaraz na jakąś dżemkę się udać, żeby przed tą nocką jeszcze odespać. No i też tutaj mi lampka sygnalizuje, że już ma trochę dość. Więc ja po prostu zbieram te klamoty, które tam są, że tak powiem, mobilne. No i będzie trzeba sobie tutaj wrócić na przykład jutro albo w inny dzień. Tak więc na ten roboczy dzień, nie wiem, spędziłem tutaj może 2 godziny. Nie zdziałem za wiele, ale zawsze do przodu. Na dobranoc kawał. Major idzie do okulisty. Okulista mówi, zakryj jedno oko. A major mówi do okulisty. Jestem w ciężkim szoku. Do widzenia.